Hej ho, witajcie w kolejnym odcinku Wiadomo, czyli wiadomości ze świata. Tym razem wracamy do rutyny, czyli 14 lub 15 informacji nas czeka w tym tygodniu w końcu. Po poprzednim bardzo słabym tygodniu mam cokolwiek do przekazania, że tak powiem. A więc zacznijmy od razu. 9 lutego i pierwsza informacja. Gracze World of Warcraft zajętego przez Rosję Krymu zostali zablokowani. Według mnie, dobra, spoko, nie są te sankcje Unii Europejskiej, ale niech one dotyczą Rosji, a nie Krymu. No co zrobił Krym tak takiego po prostu, żeby ich blokować? Pomyślcie sobie, opłacacie abonament i nagle jesteście na Krymie, nie dość, że Rosja na was najeżdża, to jeszcze zostajecie zablokowani za to, że Rosja przez was najechała. What the fuck? Gdzie oni mają ten mózg? Ci, którzy to blokują, naprawdę. Tego nie rozumiem, tak? Niech zablokują całą Rosję, a nie kraj, który został najechany, czy kraj, no, czy powiedzmy pewną część kraju, która została najechana. Gdzie tu jest kara? Karę dostali właśnie ludzie, którzy zostali najechani w cudzysłowie oczywiście właśnie przez Rosję, a nie sama Rosja, która to zrobiła, nie sam agresor. Śmiech na sali według mnie, ale cóż. No nic, kolejna informacja, 10 lutego. Ironside, będzie to typ gra free to play, bo oczywiście jest to FPS tworzony na nowym silniku graficznym Iron Engine, możliwością kierowania dronów, Alterelium, wszelkimi innymi pierdołami, bardzo duże mapy, podobno na dużą ilość graczy, dwoma frakcjami, podobno walki odbywają się w 2025 roku, więc niedalekie, jakby patrzą za 10 lat przyszłości, czy tak będzie, któż wie, wiadomo, może to będzie dobra wizja przyszłości naszego świata, o ile jeszcze dotrwamy, sami siebie nie wykończymy, kto wie. Trzecia informacja, Snow. Będzie to gierka free to play, jak pewnie domyślacie się po nazwie. Jest to symulator jazdy na nartach oraz snowboardzie. Wzorowany oczywiście na bardzo popularnych gierkach z gatunku tym bardziej arkadowych. Jednak twórcy podkreślają, że nie będzie to arkadówka, a bardziej symulator. Closed Beta rusza 10 marca, jednak z tą różnicą, że Closed Beta będzie dostępna 10 marca dla tych, którzy wykupili Early Access, a dla pozostałych, którzy się zapisali do testów dopiero od 28 marca. Link do zapisów oczywiście w opisie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak będzie gierka wyglądała, pod koniec marca będziecie mieli możliwości, jeżeli się zapisali. Kolejna informacja, czyli czwarta, Firefall, różne gierka free-to-play. Zaczynam właśnie mówić, czy jest gierką free-to-play, konkretny tytuł, czy nie, ponieważ często pytacie. Dodam też oczywiście w opisie pod, że tak powiem, filmikiem znaczek free to play lub buy to play lub pay to play, także przejdźmy jednak do samego newsa. Firefall dostał właśnie kolejny patch War in the Amazon, który dodał walkę z czoznami w Amazon Warzone, czyli nowego Warzona, nowe stworzenia, oczywiście na nowej mapie, Big Huncie, całkiem nowy system reputacji, dodatkowe kupony placówek odeszły w zapomnienie, zdobywając reputację każdej z tych frakcji, aby czym dotrzymać nowy sprzęt i plany budowy. Więc wszystko opiera się na nowej właśnie frakcji. Dostępne są również nowe opcje rozdawania łupów, lotów w drużynach. Piąta informacja, Forsaken World 2, kolejna gierka free to play. Nazwa trochę może was zmylić, ale jest to po prostu kolejny dodatek do Forsaken Worlda zwykłego, który został już dawno wydany, chyba 2-3 albo 3 lata temu nawet, przez Perfect World Entertainment, a co w dodatku, level cap zwiększony do 90, nowa rasa Demon, nowa klasa Tormentor, taki Fire Air Dot Mage, nowe mapy, nowe systemy kompletne, nowe Wii, nowe instancje, nowe solo instancje, nowe gemy, potwory, pet system, zmiany do czasowych lokacji, balans postaci. I to tyle, teraz 11 lutego, Heroes of the Storm dostaje zaginionych wikingów, oczywiście Heroes of the Storm będzie gierką free to play. Różnice jednak między Mipo, bo warto wspomnieć, że wikingowie to są właśnie trzy postacie kierowane, że tak powiem, osobno lub naraz, jak to woli. Każda z nich posiada swoje własne skille, bardzo podobne, jeżeli właśnie graliście o wyżej wspomniane Dota 2 do Mipo, jednak z tą różnicą, że zabicie jednego wikinga nie powoduje śmierci pozostałych, jak to było w przypadku właśnie naszego odpowiednika z Doty. A więc możecie sobie spróbować, jeżeli mi pograć kiedyś w Doty wam się podobał, poczujecie się jak u siebie w domu. Siódma informacja, Smite, czyli też gierka free to play, dostał właśnie sezon drugi, a tam cóż mamy w środku?
przebudowany Conquest, nowej tajemnej skiny, rotacji bogów i zmiany w balansie to główne nowości, które właśnie oczekiwaliśmy w Smite. Więc możecie sobie spróbować, tylko jeżeli mapa wam się nie podobała, dostała też lifting graficzny, trochę pozmienione miejsca i place'y rozpadów konkretnych mobów. Ósma informacja, Petarda, według mnie właśnie tych informacji, Wildstar dostał 10-dniowego triala dla wszystkich. Oczywiście Wildstar jest gierką pay-to-play, czyli z miesięcznym abonamentem, jednak mamy też możliwość kupowania abonamentu in-game za gold z gry coś na podstawie Plexus i w online. Ale więcej o trialu trwa on 10 dni, jest dostępny dla nowych, jak i starszych graczy, którzy kiedyś opłacali abonament. Na takim koncie możemy grać do 20 levela, oczywiście do 20 nowych kont, stare będą miały zachowane swoje levela, zrobić 3 postacie i osiągnąć 50 golda. Gildie i konkretnie inne czaty zostają zablokowane w tym momencie trialu. Więc jeżeli nie mieliście, powiedzmy, pieniędzy, żeby kupić wcześniej sobie kiedyś White Star, teraz musicie wypróbować za darmo. 9. informacja, Alots Online dostał nowy dodatek Broken Chains. Alots Online oczywiście gierka free to play, a w dodatku rasa Prydenów, glepy i equipment zostają rewampowane, pozmieniane. Dostępny nowy Raid Mode, czyli Gates Project, Negotiation Reward Exchange oraz nowa wyspa Kingdom of Elements. Także dostaliśmy po prostu nową mapkę, rewamp glyfów, nowy Raid Mode, który wcześniej nie występował w grze. No dobrze, to tyle. Teraz 12 lutego 2015 roku. 10. informacja. Unchanted Waters dostał właśnie dodatek Grand Atlas. Jest to gierka free to play. A co w dodatku? 200 nowych okrętów, 180 nowych portów, 2000 odkryć do wykonania, nowe linie fabularne, większy level cap, oczywiście w cudzysłowie, czyli rozwijanie swojego statku, dungeony i pirate system. 11. informacja, Dragon's Dogma Online pokazuje nam nowe screenshoty, które wyglądają masakrycznie fajnie. Bardzo przypominają właśnie te z Final Fantasy XIV, no ale co się dziwić, bardzo podobna gierka w założeniach oczywiście. Co do systemu i modelu płatności jeszcze dokładnie nie wiadomo jaki będzie. 13 lutego 2015 roku, 12. informacja, DC Universe dostał kolejny dodatek płatny, Amazon Fury Part 2. Ogólnie DC Universe jest gierką free-to-play, jednak za dodatki musimy oczywiście płacić. A co w dodatku? 4 rajdy po 8 osób, 4 osobowe operacje, single mission, nowa lokacja Gotham City, pod Gotham City, nowe przedmioty, fitsy, kolekcje do zdobycia gier i skille. 13. informacja, znamy w końcu model płatności Crowfalla, będzie to buy-to-play. Cena około 180 zł plus możliwość opłacenia abonamentu za 15 dolców plus item shop. Kurde, naprawdę, czyli to mamy free to play i jeszcze praktycznie musimy zakupić. Właściwie mamy wszystko, mamy buy to play, free to play i pay to play, tak? A dziwny bardzo system, wszystkie trzy, jak powiedzmy, systemy są tutaj związane w jeden. No ale co zrobić? A różnice, powiedzmy, które są teraz przynajmniej wymienione między darmowym kontem a płacącym abonament, to będzie 3 osobne sloty na postacie, 1 pasywny slot na treningową postać, można będzie dokupować właśnie charakter slotu, czyli postacie na sloty z item shopa lub opłacając abonament odlokowujemy im więcej, oraz oczywiście będzie można kupić jakieś kosmetyczne pierdoły. Czy to będzie dobry system? Bardzo, bardzo wątpię, bo praktycznie 3 systemy w jednym płatności, no to jest coś jednak jest nie tak, no ale nic. 14. informacja, Purgatory War of the Demand, jest to Magic Multiplayer FPS, który kosztuje 13 euro, więc gierka jest buy to play, jak się mogliście domyśleć. Wygląda słabo, to jest takie połączenie Magic według mnie trochę z Minecraftowym, jakimś kwadratową grafiką, no może nie Minecraftową, ale grafika jest okropna, przynajmniej na chwilę obecną, więc a nie zapowiada się, żeby poprawiła się w jakikolwiek sposób. I 15. informacja, na koniec 15 lutego, nowe lokacje, miasto pokazane w Elder Scrolls Online. Oczywiście Elder Scrolls przechodzi na buy to play, jednak każdy DLC i ten właśnie zaraz po, że tak powiem, zmianie płatności, który pokazuje nam nowe miasto, będzie oczywiście płatny, będziemy musieli płacić za kolejne DLC-ki lub opłacać abonament ESO Plus tak zwany, więc zaraz po wyjściu praktycznie gry na buy to play mamy od razu do zakupienia kolejny dodatek, wydanie kolejnej gotówki na dodatek, czyli DLC. I to tyle co do dzisiejszej informacji. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.